rolach głównych. Sidła miłości. Odcinek trzeci. W pozostałych rolach. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Como en Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega a las plantas, se toma unos mates, espera a su príncipe azul. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Zabieraj łapy. Kto go tu wpuścił? Przyszedłem z powodów osobistych. Jasne. Co ci się stało w ręce? Oparłem się o świeżo malowaną poręcz. Nie dotknę cię. Włóż to. Za kogo ty się masz? Nie zbliżaj się. Pobrudziłem ręce, bo nikt mnie nie ostrzegł przed świeżą farbą i jeszcze za to obrywam? Muszę uciekać. Co to ma znaczyć? Nie do wiary. Zobacz, co mi zrobił. Spokojnie, nic się nie stało. Mieliśmy mały kłopot. Prześladuje mnie jakiś maniak. Uspokój się. Dlaczego ją uciszasz? Na jej miejscu też bym się bała. Widzisz? Nie wiem, co robić. Ale ja wiem. Musisz nosić przy sobie gaz pieprzowy. Co? Do obrony przed szaleńcami. Pryskasz takiemu w oczy i... Co ty robisz? Tylko udaję. Zmienię kierunek. Pryskasz i jest ślepy jak Stevie Wonder. Gdzie to można kupić? Kochanie, Tommy, co ty tu robisz? Co za przypadek. Właśnie. Wynajęłam salę na próby teatralne. W takiej okolicy? Coś z nią nie tak? Okropnie tu. Dzielnica Bohemy. Paskudne miejsce. Może masz rację. Jakaś dziewczyna skarżyła się, że napastuje ją szaleniec. Tak powiedziała? Miał ręce umazane farbą. Co ty tu robisz? Nic. Przyjechałem po pieluchy. Po co? Dla mamy. Kazała mi je kupić dla biednych dzieci, którymi się opiekuje. Ale tu są strasznie drogie. Jedźmy stąd. A ta gazeta? Już przeczytałem. Kontrakt małżeński Juanity Ivanov. Tommy Valiente zobowiązuje się rozkochać w sobie Juanitę. W razie porażki zapłaci karę w wysokości 10 tysięcy dolarów. Masz go za głupca? Za mężczyznę. To suma z kosmosu. 10 tysięcy? Przekonam go, żeby to podpisał. Jak chcesz to zrobić? Mam swoje sposoby. Jeśli go dotkniesz, nie dostaniesz ani centa ze spadku. Ani centa. Nie bądź głupi. Dlaczego się złościsz? Myślisz, że mogłabym cię zdradzić? Uwielbiam, kiedy taki jesteś. To moja wina? Mogłeś coś zrobić.
Co się stało? Malujemy szkołę tańca. Nie podoba jej się kolor. Żartowałem. To odciski twoich dłoni? Oszalałaś? Jak mogłeś? To znowu ten maniak. Jasnowłosy poeta? On jest cudowny. To psychopata. Ma na moim punkcie obsesję. A na moim? Niepokoi mnie, że mieszkacie same. To niebezpieczne. Czy coś się przypala? Kurczak! Co ty robisz? Rzuć go! Nie gaś marynarką! Nie rób tego! Mój kurczak w cytrynie. Nie martw się. Nie możecie mieszkać same. Ostatni czujnik tu. Potem podłączę kamery. Masz łatwe zadanie. Włamanie do mieszkania wariatki to pestka? Wina spadnie na mnie. Zobaczymy. Mieszka sama? Z koleżanką. Mają psa? Jakie to ma znaczenie? A jeśli mają Rottweilera? Nie. A Mastiffa? Też nie. Nie ma żadnego psa. Po co chcesz ją śledzić? Nadal nic nie rozumiesz. Potrzebuję kilku informacji. Chcę wiedzieć, kiedy jest w domu, kiedy wychodzi, kiedy jest smutna, kiedy szczęśliwa. Mam się z nią ożenić. Lepiej wymyślmy plan B. Nie ma czasu. Adrenalina i ryzyko. Adrenalina i ryzyko. A co z Rebeką? Jest bardzo podejrzliwa. To moja sprawa. Wiem, że nie moja. Skupmy się na pracy. Jak mam się dostać do jej domu? Kto tu jest ekspertem? Ja. Więc znajdź sposób i zrób to. Gdzie są pieluchy? Tam, gdzie zwykle. Czyli gdzie? Tatuś szuka pieluszek. Ale która? Co znowu? Mam trzy pieluchy. Są takie same. Nakarmiłeś go? Tam jest butelka. Kontrakt. Kontrakt Juanity. Zniszczyłeś go. Zabiję cię. Jesteś do niczego. Masz rację. Sama zajmę się sprawą Tomiego. Co teraz? Nakarm dziecko, a ja to przepiszę. Zamieńmy się. Nie wykręcaj się. Ty zajmujesz się dzieckiem, a ja kontraktem. Ładne kwiaty na ścianach. Nie macie owoców ani warzyw? Ani soi? Jadacie proteiny zwierzęce czy roślinne? Musicie się dobrze odżywiać. Nie ma nawet płatków śniadaniowych. Trzeba znaleźć sklep ze zdrową żywnością. To tylko kilka dni. Ktoś musi nas chronić przed szaleńcem. Po pierwsze, nie jesteśmy dziećmi. A po drugie, o jakim szaleńcu mówisz? Nie wygłupiaj się. Ten potwór może nas zabić. Możliwe, ale przecież ona też jest kobietą. Potrzebny nam ochroniarz, a nie matka. Czy twoja kuzynka działa w organizacji zielonych? Ocalmy wieloryby, jedzmy warzywa. Czy ona nie ma własnego życia? Znudzi jej się i wróci do siebie.
ziołowa pasta do zębów, mydło kokosowe, ważne w pielęgnacji skóry, szampon rumiankowy, odżywka i naturalna gąbka. Nie martwcie się, moje rzeczy przywiezie ciężarówka. Bueno, chicas, no se preocupen por nada, porque todas mis cosas llegan después en un flete. Łatwe? Mam się wspiąć po stromych schodach i zwisać z dachu? Jesteś jak człowiek pająk. Pośmiej się z siebie. Nie bądź niegrzeczny. Nie wkurzaj mnie. Co ci jest? Zawsze dajesz mi czarną robotę. Ja jestem strategiem, mózgiem akcji. Pracujesz w terenie, nie narzekaj. Co się dzieje? Skaleczyłem się w palec obcęgami. Jesteś tam? Nie zostawiaj mnie. Tu jest ciemno, są szczury i węże. Cześć. Pamiętasz mnie? Nigdy nie zapominam pięknych kobiet. Jestem żoną Borisa. Szczęśliwa mężatka. Tylko mężatka. Rozumiem. Boris prosił, żebym przyniosła kontrakt do podpisania. Znasz jakieś miłe miejsce? Jest takich wiele. Chcę tylko pogadać. Oczywiście. Kawa? Czarna i mocna. Co to za kontrakt? Zaraz ci powiem. Boris nie jest głupi. Jak długo można jeść sałatę i pić zioła? Wolisz od niej maniaka? Martina nie jest supermenem. Jak nas obroni? Wprowadzanie diety to żadna ochrona. Jesteś nieodpowiedzialna. Nie rozumiesz zagrożenia. Przepraszam. Co się dzieje? Nic. Co pan tu robi? Spadłem z dachu. Kim pan jest? Zakładam telewizję kablową. Podobno w okolicy jest słaby sygnał. Jak odbieracie kanał 99? Nie wiem. A 55? A kanały odkodowane? Nie mamy takich. Nie interesuje nas piłka nożna i seks. Nie przesadzaj. Pomyśli, że to zakon. Lepiej niech nie myśli. Pańskie dokumenty? Proszę bardzo. Świetnie. Pascual. Pan przyszedł naprawić kabel. Właśnie. Dziękuję. Proszę się pospieszyć. Zaraz wracam. Oczywiście. Nie spieszcie się. Gdzie ją zamontować? Rusz głową. Spokojnie. Tu jej nikt nie znajdzie. Jestem genialny. Nie lubię kontraktów. To formalność. Nie wygląda na formalny. Nie ma też znaczenia prawnego. To tylko kaprys mojego męża. Nie podpisuję papierów od czasów podstawówki, kiedy zgodziłem się na reklamę kakao. To tylko świstek. Bądź grzecznym chłopcem. Przepraszam. Za co? Dotknęłam cię. Nie szkodzi, to miłe. Masz piękne dłonie. Gdzie podpisać? Cudowny. Słucham? Ładny podpis. Zadowolona? Doskonale. I co? Wszystko gra. Kłopoty? Nic wielkiego. To żona pana Borisa, szczęściarza. Miło mi. Zapłacę za kawę. Prześlę ci kopię. Dzięki. Niezła. Co słychać? Dobrze. Podpisałeś kontrakt, bo poprosiła cię o to piękna kobieta? Nie złożyłem prawdziwego podpisu. Co z kamerami? W porządku, choć nie było łatwo. Opowiesz mi później. Spieszę się. Bye.
On zapłaci. To świetny elektryk. Ile płacę? Ładna spódnica. Lubię układać ciuchy według kolorów. Nie przejmuj się tym. Nudzę się, kiedy nic nie robię. Chcę wam pomóc. O czym myślisz? O niczym. Spójrz na mnie. Wyglądasz na smutną. O co chodzi? O spadek. Nie obwiniaj się o to, że jesteś jedyną panną. Ale w tym właśnie rzecz. Pomogłabym wam, gdybym wyszła za mąż. Nie mów tak. Nie głodujemy. Ale wszyscy macie jakieś marzenia. Clemente chce wyremontować szkołę. A ty jesteś samotna. Tego nie zmienią żadne pieniądze. Ale przydałyby ci się. Jestem samolubem. Nie pozwalam ci tak mówić. Taka jest prawda. Czuję, że małżeństwo to mój obowiązek. Tylko czy znajdę kogoś, kto mnie pokocha? Znajdziesz miłość, ale nie szukaj jej na siłę. Gdybym znalazła chłopaka i wyszła za niego, uszczęśliwiłabym was wszystkich. A ty? Byłabyś szczęśliwa? Powieszę pranie, nim zajdzie słońce. Czy byłabym szczęśliwa? Dlaczego mnie to przeraża? Czemu boję się zranienia? Geniusz! To się nazywa zawodostwo. Teraz cię mam. Świetna robota. Śpisz? Nie mów potem, że jestem dla ciebie niemiły. Co robi? Pozuje dla nas. Nie bądź głupi. Ona płacze. Nie zauważyłem. Płacząca kobieta to dla ciebie nic nowego. Krytykujesz mnie? Dziwny sposób płakania. Jak cierpiąca dziewczynka. To kompletna wariatka. Kto? Co robicie? Nic. Oglądamy film na DVD. Śmieszne filmy z brzydkimi kobietami. Chcę zobaczyć. Mamy problem z baterią. Co z nią? Padła. Chociaż kawałek. Proszę cię. Wiesz, że o tej porze zaczynamy pracę. Wyrzucasz mnie? Czy się przesłyszałam? Praca to praca. Naprawdę? Przyszłam zaprosić cię na próbę sztuki. Ale skoro nie masz czasu... Jak możesz mi robić scenę w obecności Sandra? Powinien wyjść. Proszę cię. Widocznie twoja praca jest ważniejsza niż moja. Ciężko pracuję na nas oboje, a ty myślisz tylko o sobie. Masz rację. Jak zwykle. Nie mów tak. To ty nic nie mów. Muszę pracować. Wybacz mi. Zadzwoń do mnie później. Ty nie zadzwonisz? Teraz jestem zły. Nie bądź zły. Wybacz mi, przepraszam. Pocałuj mnie. Przepraszam. Zadzwonię później. Jak ty to robisz, że zawsze wychodzi na twoje? Później cię nauczę. To twoja marynarka?
zabije ją. Szwaczka mówi, że tego nie da się naprawić. Kosztowała 500 dolców. Mam taką samą za 900. Zamieniłem cenę. Ona za to zapłaci. 500 czy 900? Co ona robi? Co ty robisz? Zobaczysz. Nie rób tego. Takie marynarki noszą maniacy. To chorzy ludzie. Mają kłopoty seksualne. Mówiłaś, że on taki nie jest. Nie mówię o nim, tylko ogólnie. Co ty robisz? Zabieram go. Zepsujesz. Zobacz, co zrobiłaś. Co ci jest? Rozmawiałam z Martiną o spadku. To, że nie masz męża, nie świadczy o egoizmie. To problem twoich kuzynów, nie twój. Oni są samolubni. To nie tak. Cała rodzina liczy na to, że kogoś poślubię. Ale kogo? Powinnaś iść do psychologa na terapię. Są tysiące facetów, którzy chcieliby cię za żonę. To ty nie chcesz żadnego z nich. Boję się. Wiem. Dość tego. Sprawa spadku nie zniszczy nam życia. Dzisiaj się zabawimy. Ci ludzie chcą wydać pieniądze. Przepraszam. Ostrożnie. Nic ci nie jest? Mam giętki kręgosłup. Dobrze, że jesteś. Poczekaj. Oprzyj się o poręcz. Muszę się rozciągnąć. Przestań. Nikt nie zobaczy. Nie ma tu żywego ducha. To mnie martwi. Ja też się martwię. Daj ogłoszenie. Skąd mam wziąć forsę? To nie moja sprawa. Ktoś musi podejmować decyzję, inaczej wszystko stracisz. Robię, co mogę, ale potrzebuję czasu. Musimy oszczędzać. Dlaczego to jest włączone? Ile prądu zużywa magnetofon czy żarówka? Miesięcznie? Połowę twojej pensji. Wyłączaj to. Przyjemniaczek. Wiem, dlaczego żadna cię nie chce. O jakiej klauzuli mówisz? Mam ci przeczytać? Słuchaj uważnie. Wraz z podpisaniem kontraktu strona zobowiązuje się rozkochać w sobie Juanitę w ciągu 72 godzin i przedstawić dowód na to, że przyszła żona wyraża zgodę na ślub. Co ty mówisz? Co robisz, brudny psie? Jak mnie nazwałeś? Lepiej wykonaj swoje zadanie. Inaczej będziesz musiał oddać forsę, którą ci pożyczyłem. Do tego zapłacisz 10 tysięcy dolców za złamanie kontraktu. Będziesz musiał wystawić fakturę i zapłacić VAT. Rozumiesz? Poczekaj. Mam drugi telefon. Co za idiota. Jasne. Myśli, że ma mnie w garści. Śmiech na sali. Mój kocur nadal się złości? Oddzwonię za 10. Za 10 sekund, minut czy lat? Jesteś niesamowity. Kim dla ciebie jestem? Na co mam czekać? Nie wściekaj się, kotku. Nie nazywaj mnie tak. Co mam zrobić, żeby cię zobaczyć? Czym jest dla ciebie nasz związek? Nie chcę cię zranić. Poczekaj. Mam drugi telefon. Tommy Valiente? Twój czas się skończył. Myśl, jak z tego wybrnąć? Najpierw pogódź się z Rebeką. Masz rację, zapomniałem o tobie. Umówmy się na kolację o 9:00. Co ty na to? Chętnie. Wiedziałam, że czujesz to samo. Zapraszam do siebie. Jesteś tam? Tak. Kolacja przy świecach i szampanie. Czekam.
Un error muy Udało się. Ahora tenemos Został pies gończy na jedynce i Rebeka na trójce. Rebeka, vamos con el sabueso. Prepara el casamiento. Organizuj wesele, bo wkrótce będziemy rodziną. Kocham cię. Te amo. Zgadzam się. Mi amor. Sí, 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 quiero, sí, quiero. Kocham cię. Rebekita. Rebeka? Tak się cieszę. Będę twoją żoną, a ty najszczęśliwszym mężem na świecie. Nie. To zbyt wiele. Muszę się napić. Na dzisiaj koniec. Juanito, coś ci powiem. Toma? Dam ci swój gaz pieprzowy. Nie jest mi już potrzebny, bo wychodzę za mąż. Świetnie. Jestem taka podniecona. Nie będę już samotną, zagubioną kobietą. Tylko takim potrzebny jest gaz? Do obrony przed maniakami. Kiedy stanie przed tobą, pryśnij. Dziękuję. Nie ma za co. Gratuluję ślubu. Dzięki. To wspaniały mężczyzna. Nie chce mi się wierzyć. Ona wychodzi za fajnego faceta, a mnie prześladuje maniak. Proszę mnie puścić. Oddaj moje futro. Natychmiast. Co się tu dzieje? Ta stara mnie szarpie. Nie jestem stara. Oddawaj futro. Najpierw mi pani zapłaci za pół roku pracy i za 25 ciuchów, które pani kupiłam. Inaczej oddam je w zastaw. O czym ty mówisz? To moje ulubione futro z norek. Żądam pieniędzy. Spokojnie, przestańcie. To zaszło za daleko. Nie zniosę tego. Zabawne. Zwolni mnie pani? Skąd weźmie pani pieniądze na odprawę? Pracuję tu 8 lat. Jesteś niewdzięczna. Masz tu tak wiele. Łóżko, ładną sypialnię, prąd, telefon, gaz. O tym nie myślisz, chociaż ze wszystkiego korzystasz. Okradła mnie i okazała brak szacunku. Mogę panią pozwać do sądu. To pozwij. Moi adwokaci cię zniszczą. To absolwenci Oxfordu. Ja też ją zniszczę, ale nie w sądzie. Zdradzę sąsiadom jej tajemnicę. Perla. Niech mówi. Groźby to jej nowa technika. Proszę się napić. Tommy niedługo się dowie, że sypia pani ze szlifierzem noży, który przychodzi we wtorki. Przestań. Nie wolno ci tak mówić. Nie pozwolę nikogo obrażać. Do pracy. Boże. Muszę się jej pozbyć. Gdzie jest mój syn? Dlaczego ciągle go nie ma? Znów się gdzieś szlaja. Pamiętasz o naszej sprawie? Pracuję nad tym. Mówię o odroczeniu eksmisji. To zależy od twoich dzisiejszych występów. Muszę wiedzieć, co się stanie z moją rodziną. Nie umiem działać w stresie. Jeśli mi obiecasz, że się postarasz, może dam ci jeszcze tydzień. Tydzień? Mogę skorzystać z łazienki? Tam. W drugą stronę.
Ay, Dios mío, mi marido. Mój mąż. Tranquilo, Tommy, tranquilo. Spokojnie, to tylko praca. Czyje to ciuchy? Uspokój się. Kto to jest? Zabiję go. Zostaw strzelbę, Armando. Tylko nie strzela. Co robisz? A ty? Biorę byka za rogi. Skoro nam nie płacą, wezmę kilka rzeczy w zamian. Oszalałeś? To kradzież. Oni też nas okradli. To nie zbrodnia okraść złodzieja. Tak nie można. Nieważne. Jutro to sprzedam. Dostanę trochę forsy. Jeśli chcesz pracować za darmo, twoja sprawa. Pójdziesz za to do więzienia. Ile to może być warte? Oddaj. Ty, Lizusie, tak bardzo potrzebujesz pieniędzy? Pożyczysz mi trochę? Nie, ale mam parę butów, których od lat nie noszę. Nabierasz mnie? A mam inne wyjście? Jak wyglądają? Jaki rozmiar? Za późno. Sprzedam je. Samolot. Idziemy. To na pewno ta marynarka. Co ty mówisz? Nigdy nie miałam takiego powodzenia u mężczyzn. Już późno. Wytańczyłaś się. Ktoś na mnie czeka. Nie znasz go. Jest miły i przystojny. Podoba mu się marynarka. I ja. Jak zwykle wracam sama. Nie gniewasz się? Nie. Wezwę taksówkę. Uważaj na siebie. Mam broń. Bądź ostrożna. Ty też. Spokojnie, piesku. To ty? Ty. Nie wierzę. To przeznaczenie. Nie masz wstydu. Jesteś maniakiem seksualnym. Okradziono mnie. Nie udawaj. Tym razem mówię prawdę. Ostrożnie. Co robisz? Puść. Złodzieje mnie gonią. Mówię prawdę. Uratowałaś mi życie. Ryzykując własne. Nie wpadaj w histerię. Puszczaj. Nic ci nie zrobię. Sam tego chciałeś. Ostrzegałam cię. Nic ci nie zrobiłem. Miałeś złe zamiary. Oślepłem. Gdzie jesteś? Kogo pan szuka? Wszystko wyjaśnię. To kompletna wariatka. Jakieś kłopoty? Jestem prawie ślepy. Ślepy i goły. Przecież mam bokserki. Co ty gadasz?
Przepraszam, miałem straszny dzień. Kłopoty z kobietami? Ze wszystkimi. Przynieś lód. Oczy mnie pieką. Tak jest. Wybacz mi. Do usług. Dziękuję. Masz niepokoje w głowie. To wszystko twoja wina. Sprawa spadku jest dość zawiła. Nie martw się, Juanito. Wyjdzie za mąż szybciej niż myślisz. Co ty? Coś ci mówiła? Kto? Pytam o Juanitę. Korek. Jest jakiś kandydat? Coś mówiła? Zaufaj mi. Odkorkuję butelkę, a potem wzniesiemy toast za kandydata. Może się znajdzie. Nie martwię się. Jesteś moim kuzynem, ale jeśli coś jej zrobisz, zabiję cię. Boris nie mógłby nikogo skrzywdzić. Nic się nie dzieje. Przecież nie kupię jej męża. To znaczy, nie zburzę jej marzeń. Nie rozumiem. Jak to nie kupisz? On chce powiedzieć, że miłości nie można kupić. To taka metafora. Rozumiem. Jestem głupi. Ale jeśli coś jej się stanie, zabiję was. Otwórz butelkę. Otwieraj. Co się stało? Urwałeś korek? Jakim cudem? Skaleczyłem się w palec. Jak teraz wyjmiesz? W łazience jest woda utleniona. Jak można być takim głupkiem? Nie umie nawet otworzyć butelki. Kontrakt małżeński Juanity Iwanow. Parę kropli krwi. Przyklej plaster, bo wszystko pobrudzisz. Co to jest? Całkiem oszalała. Dlaczego miłość jest okrutna? Nie mogę zapomnieć, nie mogę myśleć. Więzi mnie, powoli zabija. Wznosi mnie w górę i w dół. Przestań śpiewać. Ty nie śpiewasz, ty szczekasz. Dość tego. Przestań się smucić. Co ona robi? Nie wierzę. Oszalała. Co ty robisz? Co ci jest? Nie
O co chodzi? Me siento Fiona, ¿sabes? Czuję się okropnie. Una ogre. Jak ropucha. Książę, kiedy do mnie przyjdziesz? Co to? Kamera? Kim jesteś? Dlaczego mnie szpiegujesz? Tchórz! Pokaż się! W następnym odcinku oszalałeś na punkcie spadku. Nie widzisz, że twoja żona może cię zdradzać? Zabiję ją, jeśli znajdę w łóżku z innym. Widzisz, głupia? Do kogo to było? Do ciebie. Jak śmiesz? Zabiję cię. Zabiję. Co wy robicie? Prosiłam was o pomoc. Felipe zadzwonił. To dla mnie szczęśliwa chwila. A jeśli się zakochasz? Nigdy się nie zakocham. Zaczynamy? Natychmiast. Poznajcie się. Rebeka Betty. Jaka ładna księgarnia. Kto by na ciebie spojrzał? Idź do diabła. Spokojnie. Daj buziaka. Odczep się. Zostaw ją. Nic ci nie jest? Co ty tu robisz? Wersja polska Studio Publishing. Tekst Katarzyna Michalska. Czytał Jacek Sobieszczański. Más vale sola que mal acompañada. Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas y te cambia la manera de ver. Puedes ser pobre o millonaria de la noche a la mañana. En esta vida nadie puede saber. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero el amor puede más. Como el Romeo y Julieta, Juanita sale al balcón. Llega a las plantas, se toma unos mates, espera a su príncipe azul. Juanita la solterona, todos te quieren casar. La plata puede mover montaña, pero